Dzień dobry, witajcie. Witamy Was z ogrodu Spora Reni, a może powiedziałbym inaczej, ale niech się Renia przywita. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Wam Boże wszystkim. Szczęść Boże. Słuchajcie, o czym bym chciał powiedzieć, bo przyszliśmy pielić jak codziennie, słuchajcie, ale gdy spojrzałem się na tą ziemię, przepraszam, na ten piasek, czuję się jak u siebie na plaży nad Narwią, w miejscu, gdzie no, rzeka wyrzuca piasek na brzeg, tylko ktoś pobrudził ten piasek. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz przypomina mi się coś takiego, takie słowa wiersza. Przesypywałbym piasek z dłoni do dłoni. I właśnie tu jest taki piasek. Czuję się poniekąd, patrząc na te chwasty, bo tutaj szata graficzna tych chwastów jest zupełnie inna niż u mnie, ale gdy pielę coś takiego, powiedz mi, co to jest, bo ja to często pokazuję, to coś. To jest trawa właśnie. Znaczy nie o to mi chodzi. O to. No to jest trawa. To jest trawa, ale ona tutaj występuje na naszych polach bardzo pospolicie. No ale nie masz tego dużo. Jest, tylko nie zaobserwowałeś. Tam już wszystko kwitnie. Ale widzę, tu rdest jest. No bo to jest ten moment, tak. I to jest roślina, która jest inwazyjna. Powinno się to tępić. U nas na polach rdestu nie tępimy ze względu na pszczoły, bo rdest jest bardzo miododajny. On teraz jest jeszcze w fazie kwiatostanu nierozkwitniętego, ale tu, gdzie tylko zaczyna rozkwitać, jest rój pszczół, tak jak tam u mnie na faceli. I dlatego tego rdestu nie tępimy. Ale ogólnie to tutaj mamy żółtlicę, rdest i właśnie tą trawę taką. O, marchew do pietruszkę ktoś wyrwał. Ja. I to dwie. No dobra, mów kiedy. Ale to już się nagrywa. Aha. No, słuchajcie, przerwane mieliśmy nagranie z uwagi na telefon. Jeszcze powrócę do właśnie do tej rośliny. No, u nas to się mówi... Może to regionalne określenie, świńska trawa, bo swego czasu, gdy hodowaliśmy świnie, właśnie się często dawało do jedzenia taką zielonkę. U nas też mówiło się na to świńska trawa, tak? A tutaj, tak, tutaj jest żółtlica drobnokwiatowa, bardzo cenna jako zioło w ziołolecznictwie i na to żeśmy mówili świńskie ziele. Miękkie i zawsze mama, jak byłyśmy jeszcze dziećmi, wysyłała nas, żeby narwać tego kurom. U Was jest w ogóle żółtlica, bo jakoś u Was nie zauważyłam. Oj Boże, kochany, powiem Ci tak. Poza rdestem, no jest, ale nie tak licznie jak u Ciebie, to jest cały przekrój. Tak, to też bardzo często występuje. Właśnie niedawno też jak pieliłem, to coś takiego było. No to widzisz, teraz wiem, że to żółtlica. Dla mnie to był chwast. Żółtlica drobnokwiatowa. Nie, to jest naprawdę bardzo cenne. A na co to herbata pomaga? Moczopędnie, przeciwzapalnie i ma takie właśnie właściwości, jak ktoś ma tam problemy z żółcią. To robi się herbatę i ona pomaga. Pomaga. A wiesz co, nawet... ale tu w ogrodzie to mi nie pomaga. No nie. Nie, ale no chwasty to są chwasty, ale to są również, jak każdy kij ma dwa końce, no może są uciążliwe w ogrodzie, ale też są cenne, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Czujesz? Miętę? Gdzie miętę? Pietruszkę. No to nie wyrywaj, bo ja nie mam pietruszki, to byś mi troszeczkę dała. Znaczy ona jest tutaj gęsto i ja muszę ją przerywać, ale na razie chyba ją faktycznie zostawię, bo przyjdę po niedzieli, poprzerywam ją i skroję do suszenia, do przypraw. No. Jakoś, bo tutaj jest jej dużo, jednak dosyć ładny kawał się udało. No ja bym udało. Chętnie przytulił troszeczkę, no to ja bo ci... ja nie mam i pewnie mieć nie będę. To ci pozwolę przytulić. Oj. Pietruszkę. Jak to dobrze. Słuchaj, te chwasty to się nie kończą tutaj. No ale nie. Jeden plus jest taki, była że... Była kiedyś taka bajka, niekończąca się opowieść to jest tutaj. To nie bajka, tylko film... Animowany. No gdzie? No w kinie oglądałem. W 80. Na Wałętik Storing i to śpiewał piosenkę Limal. Tak. Pamiętam. No to był 80, nie wiem, 4 rok. Mm. To był normalny, fabularny film. Nie kończący się. Tak, to już nie pamiętam. A bo ale... ja byłem w kinie, dziewczyno. Na takim smoku leciał. Też. To już było dawno i nieprawda.
No leciał u nas w kinie, więc to nie tylko był smog, bo i nasze kino. Pamiętam, to jeden z pierwszych film, na który poszliśmy do kina. Jezu, jak gorąco, parno. Co ty gadasz? Parno znaczy się. Co ty gadasz? No mi jakoś tak nie przeszkadza za bardzo ta pogoda, to nie znaczy, że ja lubię taką pogodę. Ja się, wiecie co, wytopię tutaj na skwarek. No, ja przypominam sobie mojego dziadka świętej pamięci, który właśnie pracował fizycznie i pamiętam takie ostatnie lata jeszcze, to jak gdzieś tam poszedł coś tam pomagać, coś robić, to w takie najbardziej upalne dni w środku lata, to pozwalał sobie dwa razy podgiąć rękaw u koszuli flanelowej, a tak siekierkę i pyk, pyk, raz przy razie. Wiecie co, kiedyś ci ludzie starsi, takiej przedwojennej daty, to mieli końskie zdrowie. Ja pamiętam, jak mój dziadek, ja dzisiaj też robi się w upały, bo wczoraj było 50 stopni w słońcu, tyle termometr miał taką skalę i tyle pokazał, może było więcej, ale człowiek zdycha na tym polu. A dziadka, ja pamiętam, kapelusz i on jeszcze brał, żeby było chłodniej, babkę, zrywał liście babki, nie tej lancetowatej, tylko zwyczajnej, kładł sobie na głowę i szedł na cały dzień kosić. Jak on to wytrzymał? I to spodnie długie, koszula, na długi rękaw, szapoba dla Słuchaj, tych ludzi. Też były inne materiały, jeżeli chodzi tu o te tkaniny, no były tak, naturalne, to było przewiewne. Dzisiaj nie było syntetyku nawalą, a jeżeli chodzi tu o to ciepło, to też mi ktoś pytał, pisał i właśnie dziękuję tutaj za ten komentarz, że na przykład zamiast babki można liść kapusty. Można. Też, to chodzi o to, że prawdopodobnie ten pot, wodę po prostu ściąga i mamy cały czas... Chłód. No. Izoluje, tylko że dziadek, jak kapusta była tu, a on kosił tam, babkę miał pod ręką, nie? A... Nie, no ja nie mówię, że źle robię, tak, tylko tak. Że... Nie, ja wiem. Jest kilka sposobów. Nie wszystko, nie jedna droga prowadzi do Rzymu, jak no to nie. Mówię. No. Także przez Namyślin też można jechać. Do mojego ziela na pewno. Kiedyś było takie hasło, kobiety na traktory. A teraz Krzysztof na traktor. Słuchajcie, zatrzymałem się na chwilę pokazać wam trawę. Obecność bocianów, bo jest ich dużo. Właśnie przyjechał Edzio. Zaczyna zbierać, belować, prasować. Jak zwał, tak zwał. U nas się mówi belować, czyli zwijać w belę za pomocą prasy rolującej. No i bociany odjechały. Ja zgasiłem traktor, więc one uważają, że tu nic dobrego się nie dzieje, więc odjechały. Ale co chciałem powiedzieć? Po pierwsze, słuchajcie, byłem tutaj w ubiegłym roku na tej łące, akurat o tej porze, gdy było właśnie zbierane siano, no w tym roku jest go naprawdę mnóstwo, ale co mnie skłoniło do tego, żeby się zatrzymać i wam nagrać, nie to siano pokazać, tylko to, że zobaczcie niebo, jest tutaj bezchmurne, tam zaczyna się coś na wprost, zaczyna się coś dziać, no nadają nam za pół godziny według prognoz jakiś deszczyk, słuchajcie, kropi nie widać. No ja jak przeżyłem 50 lat, to czegoś takiego jeszcze nie spotkałem. No w tym roku mnie już chyba nic nie zdziwi. Nic mnie po prostu nie zdziwi. No dobra, słuchajcie, tylko tak króciutko, bo no, trzeba zrobić tą robotę, zebrać, bo naprawdę siano jest ekstra. Wróciliśmy po całym dniu zmagań. To na ogrodzie, to na łące z sianem. Udało się zgrabić, udało się zwinąć, w belę zrolować. Słuchajcie, tak wyglądają chmurki, ale stamtąd słychać, że zaczyna grzmieć, więc może coś popada. No my tutaj przyszliśmy do szklarni podlać, bo niestety w szklarni nie pada albo stety. No i chcę wam pokazać, bo tak zachwyciłem się po prostu tym pięknym kwiatem róży. Widać, że Renia ma dobrą rękę do tych kwiatów, ale tak słuchajcie, przykuwa wzrok. Ten piękny, czerwieniejący, dojrzewający pomidorek. No mam nadzieję, że Norenia podzieli się ze mną chociaż kawałkiem, da mi spróbować, chociaż to jest jej, ale mam nadzieję, że da mi spróbować. A ja, słuchajcie, biorę konewkę i podlewam. Znowu pada, chciałoby się zaśpiewać, ciągle pada.
O, tam, stamtąd idzie. Tam. Tam, o, tam. Tam jest, zaciąga. Znaczy jest smuga deszczu. Witajcie, kochani. Zobaczcie, jaką mam piękną pogodę. Jeżeli chodzi o moje strony, no dla mnie taki widok to jest coś egzotycznego w ostatnim czasie, ponieważ pada sporadycznie, deszcz z nieba jest reglamentowany, czuję się jak za dawnych czasów, słusznych czasów, to pewne rzeczy, pod pewnymi względami te czasy były dużo piękniejsze jak te dzisiaj. Ale jeżeli chodzi o deszcz, słuchajcie, to niestety u mnie jest on rzadkością, a burza to już w ogóle. Burza to już w ogóle, aczkolwiek ja nie tęsknię za tym, ale no burza zawsze jest takim nierozłącznym elementem wakacji, lata. Mamy już wakacje, zaczęło się lato kilka dni temu i musiałem przejechać ponad 600 km, żeby doświadczyć tego. Nie wiem, jak sytuacja wygląda u mnie. W tej chwili wracamy no, z wyjazdu, z domu, jedziemy do Reni, do jej domku. No zobaczymy, co nas tam czeka. Już dostaliśmy sygnał, że mocno wlało. Renia mówi, że mocno wlało. Mamy przymusowy przystanek. No takiej niespodzianki bym się w życiu nie spodziewał na drodze, że może mnie, nas to spotkać. Także słuchajcie, jest ciekawie. Dotarliśmy pomalutku, szczęśliwie do domu. To, co mieliśmy po drodze, no wyglądało dużo groźniej. Tutaj jednak spadło dużo mniej niż żeśmy sądzili. Spadło ile? 13. Około 13 litrów deszczu. Także, tak jak mówiłem na wcześniejszym nagraniu, dla mnie to jest po prostu coś takiego dzisiaj, w tym roku, w tym sezonie, coś niecodziennego. Egzotycznego. Egzotycznego, to już nie raz mówiłem, egzotycznego. Ale słuchajcie, tutaj najbardziej mi ten pomidorek. I pewnie teraz chciałbyś go spróbować, co? Czytasz w moich myślach, zresztą ja wcześniej mówisz mówiłem, Mówisz i masz. No, chciałbym, żebyś się ze mną podzieliła, jeżeli możesz, tym oto. Te pomidorki to takie są, wiesz, niewydarzone, od macochy. Jak niewydarzone? Najgorsze. Wydarzone to są te dopielęgnowane. Daj chociaż powąchać. Czekaj, pokażę, że wącham pomidorka. Tak, wąchasz pomidorka. No, szkoda, że mam kater, ale na pewno spróbuję. W ostatnim czasie ja troszeczkę przywiozłem tutaj tobie takiego zamieszania. Ja zawsze mówię, że sieje zamęt. Słuchajcie, a kto sieje, ten zbiera. Więc nie wiem, co ja w nagrodę dostanę, gdy wrócę do domu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No idę spróbować, słuchajcie, idę spróbować tej piękności, tego ślicznego pomidorka. Mojego wyhodowanego pomidorka, ale to już nie jest pierwszy. Ja wiem, że nie jest pierwszy. To już jest któryś z kolei. Ale ja będę pierwszy raz próbował. No ty tak. No, mam nadzieję, że u mnie też już niebawem będą takie pomidorki, że nic się z nimi nie stało podczas mojej nieobecności, więc muszę wracać szybciutko i a ja w tym czasie spróbuję dojrzeć. Albiona. Albiona. O, tak. No to słuchajcie. No czekaj. Czekaj, nagram. Bo mi teraz pachnie ni to pomidorem, ni to truskawką, bo robię przy pomidorach. No. Tu pomidor, tu truskawka. No ciekawe, czy będziesz miała takie same odczucia smakowe jak ja. Normalna truskawka. Nie, smaczny jest. Normalna truskawka, a zobacz, że będziesz miała je do jesieni. A tutaj rozkwitł mi kwiat georginia. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj, na teraz. Taka składanka z całego dnia. Jak widzicie, sporo się działo. Zresztą już tak wcześniej mówiliśmy, tutaj dużo się dzieje. Zresztą gdy człowiek cokolwiek robi, to zawsze u mnie się zawsze dużo dzieje, bo jest dużo możliwości. Jest powiedzmy i bydło, i kury, i króliki są, i ogród tutaj ten przydomowy, i mamusi kwiaty, i ogród na polu, i pola, i łąki, i wszystko. Także no u mnie to się zawsze, no i cudowni sąsiedzi. I zapomniałaś powiedzieć, że no, z tobą to zawsze jest ubaw. Popatrz. No to fakt. No, dobra, słuchajcie. To fakt. Kończymy. Ja idę sobie ukroić tego pomidorka, bo naprawdę już mi ślinka leci. Więc idę. A zostaw połowę dla mnie.
Zostawię ci. Ja tylko kawałek odkroję. Dobra, to by było na tyle, bo już się pewnie któryś raz z rzędu żegnam. Także dziękuję wam jeszcze raz za tą waszą obecność, życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość, bo też myślę, że tutaj musi być spora wyrozumiałość, jeżeli chodzi o moją osobę. I cóż, do następnego razu. Nie wiem, co tym razem wymyślę do nagrania, ale pewnie coś się będzie działo. Także pozdrawiam was serdecznie. Z Panem Bogiem, kochani.